przyszło z Krakowa, z YouTube'y, że po prostu muszę do 30 kwietnia rozliczyć się za YouTube, którą ja nagrywałem. Miałem nadzieję, że tak obszerna i szczegółowa forma poprzedniego filmu nie pozostawi żadnych pytań i złudzeń. Jednakże tak się nie stało. Między innymi bezpośredni wpływ na to miał film z listem od YouTube odnośnie podatków wypuszczony przez Majora tego samego dnia, tylko że rano. Chciałem sprostować, że był to kompletny zbieg okoliczności, mój materiał powstał znacznie wcześniej, właściwie od środy już był gotowy i czekał na publikację, i nie był bezpośrednią reakcją na zeszłopiątkowy list. Wiele osób postanowiło całkowicie zawierzyć informacjom wyczytanym w tym liście przez Wojtka i na podstawie tego listu zarzucać mi nieprawdę. Więc przeanalizujmy ten list i sprawdźmy, czy mamy podstawy, żeby w niego wierzyć. Na pierwszym planie udaje nam się dostrzec całkiem legitnie wyglądającą kopertę. Nadawca YouTube, słynny oddział w Krakowie i podany adres. Zatem sprawdźmy, czy rzekoma ulica Kwadraciana 12 istnieje w Krakowie. No, niestety mapa Google pokazuje jasno, że takowa ulica nie istnieje. Myślę, że wiele wytłumaczy pieczątka łódzkiego urzędu pocztowego znajdująca się na kopercie. Nieistniejąca filia YouTube z Krakowa wysyła listy na łódzkiej poczcie. Brzmi logicznie. Witamy. Wysłaliśmy twój PIT za 2018 rok, dotyczący kanału Major Suchodolski. PIT. Otóż PIT wysyła pracodawca, co by sugerowało, że YouTube zawiera umowy z podrzędnym YouTuberem. Tutaj od razu chcę sprostować, nie obrażam Majora jako człowieka, że jest podrzędny, tylko chodzi mi o to, że o jego wyniki YouTube'owe. A dokładniej, YouTube na YouTuberów poniżej 100 tysięcy subskrypcji nie zwraca nawet uwagi, a tu jest sugestia, że były podpisane jakieś umowy o pracę, zlecenie czy tam dzieło. Wiem, że Major ma dużą i wierną widownię, ale w skali całego YouTube'a nie jest jakimś szczególnie dużym i wpływowym YouTuberem. Dopełnię tylko, bo za chwilę pewnie ktoś mądry w komentarzach mi zarzuci, że PIT może wysłać nam jeszcze ZUS. Tak, jeśli ciągniemy kasę z ZUS-u, to możemy dostać PIT od ZUS-u, natomiast tutaj ewidentnie jest podpisane przez firmę YouTube, która żeby wysłać PIT musiałaby Wojtka zatrudnić na jakiś rodzaj umowy, czego YouTube na 100% by nie robił, bo jest zbyt bogatą firmą, aby płacić w Polsce podatki. Jeśli twój dokument zawiera błąd, skontaktuj się z nami pod adresem help@youtube.poland.com. Adres mailowy support YouTube oznaczałby istnienie takiej domeny. Nadmienię tylko, że YouTube jest kupiony przez Google i wszystkie poddomeny tego typu są na googlowskich adresach. Informujemy z artykułu 42 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z nowelizacją przyjętą przez Ministerstwo Finansów z dnia 20 listopada 2018 roku w oparciu o ustawę tzw. patostreamerach. Ustawa o patostreamerach. Czy istnieje ustawa o patostreamerach? Sprawdźmy. Po wpisaniu w Google takiego hasła wyskakuje nam tylko jeden sensowny wynik, który miałby mieć coś związanego z sądem. W dodatku, 20 listopada 2018 roku. Chyba się zgadza. No nie do końca, bo artykuł to typowe opisanie przez oburzonego dziennikarza zjawiska patostreamingu na podstawie Górala i Magikala. Nie ma tam ani słowa o wymiarze sprawiedliwości. Zmiany, w związku z tym upominamy, iż nie wywiązanie się z ordynacji podatkowej, że stosunku pracy, między innymi YouTube. Stosunek pracy, czyli znów sugerowanie, że YouTube jest tak rozrzutny, by zatrudniać YouTuberów.
Przypomnijmy, jakie są koszty zatrudnienia człowieka w Polsce. Żeby móc zapłacić pracownikowi 2000 zł miesięcznie, musi on wypracować 3343 zł i 40 groszy. Ta różnica 1343 zł i 40 groszy to wszystkie daniny i składki, które idą do kieszeni państwa. Nie wierzę, by YouTube był tak rozrzutny, by zatrudniać kogokolwiek z YouTuberów. Zdecydowana większość tych YouTuberów, którzy coś tam na tym YouTubie faktycznie zarabiają, prowadzi własną firmę, żeby móc się rozliczać i optymalizować podatki. I tak też powinno być od początku w tym przypadku. Dobra, ty, ale to się śmiejesz, ale to ci śmieszne. 4000. No prawie 5000 do zapłaty. Coś tu... To samochód ja sprzedam. Gdzieś, zaraz, przychód. 4800. 4800 zł. Cóż za przypadkowa kwota, 4800 zł. I bardzo mu dziękuję. I po prostu 4800 mi oddaj. Tamtym roku, kurwa, tyle wydałem. Ludzie powiedzieli, że ty mnie powinien za mieszkanie płacić. Sra... Tak. Kwoty uzyskania przychodu 50 zł. Odejmij 50 zł. Kurwa, się nadajesz do ubicia. Zaliczka pobrana przez płatnika 0,10 groszy. Zaliczka pobrana przez płatnika 10 groszy. Tak, z pewnością legitne. Dobra, w ramach dygresji udało się przejrzeć trochę internetu i zlokalizować jeszcze dwa pisma z krakowskiego YouTube'a. Wydaje mi się, że co najmniej jedno z nich trafiło do Majora jakiś czas temu. Dla przykładu, Peter Zimmerman z YouTube w Krakowie słynnej wzywa w trybie pilnym Majora, aby zmienił swój content i postarał się o dostanie większej ilości paluchów w górę, bo w innym wypadku zbanują mu kanał i nie będzie mógł już nigdy na nowo swojego kanału otworzyć. W tym tekście celowo go nie czytam, ponieważ jest w wielu miejscach bardzo nieskładnie napisany i aż się dziwię, że to przeszło. Oraz wersja, w której większy nacisk jest położony na to, że content Majora jest powtarzalny, nudny i że jeżeli jego filmy nie zaczną przedstawiać nowej wartości i będą cały czas poruszały te same tematy, no to niestety też YouTube go zbanuje i uniemożliwi mu założenie nowego konta. Gdyby ktoś nie załapał, Zimmerman to odnośnik do słynnego testa Virona. Byłem dzisiaj u Joina Zimmermana. Wujka Zimmermana. Polecił mi kupno kilku monet. Proszę bardzo. A wtedy w co inwestujecie? W chleb czy masło? Podsumowując, jest to jeden z naprawdę wybitnie dobrych fejków przygotowanych przez Wykop. Bo trzeba im przyznać, że wszystko wyglądało faktycznie w 100% legitnie. W sumie z tego co kojarzę, za taką akcję można mieć problemy prawne, ale nie sądzę, by ktoś na poważnie kiedykolwiek poświęcił temu tekstowi więcej czasu niż ja na tym nagraniu i sam się sobie dziwię, że muszę się nad nim rozwodzić. No ale cóż, sporo osób w ten list uwierzyło i na jego podstawie pisało, że moje wyliczenia są błędne. Tak przy okazji z góry zaznaczyłem w poprzednim filmie, że dysponuję tylko częścią danych, którą można było znaleźć w internecie i nigdy nie uważałem, że obliczyłem wszystko dokładnie co do grosza. Jedyne co podałem jako pewnik to przekroczenie przez Majora przychodu 30 tysięcy złotych z Light. No dobra, przejdźmy do kilku komentarzy, które mnie zafascynowały. Tidzimi 2. Major jako osoba fizyczna będzie mógł się rozliczyć z donatów na zasadach ogólnych w PIT-cie, płacąc 18%. Zarobki wpisze jako dodatkowe przychody. Nie musi mieć działalności, bo to udostępnienie przestrzeni reklamowej na stronie, czyli lightach. Można to w ryczałcie rozliczać. I tu widać kolegi niekompetencje, ponieważ podatek ogólny 18%, a ryczałt to zupełnie dwa różne sposoby opodatkowania. To trochę mniej więcej tak jakby zamówić kebaba na grubym w cienkim. Nie zrobią ci tego nawet w osławionym relax kebab Radzymin.
Tak się nie da. Albo bierzesz w cieście, albo w picie. Koniec kropka. Pojawia się tu sugerowanie, że udostępnienie przestrzeni reklamowej na stronie nie wymaga działalności gospodarczej. Otóż znów mamy tutaj myślenie życzeniowe, jak w przypadku donate'ów, niby darowizn. Wynajem powierzchni reklamowej, mieszkalnej, biznesowej faktycznie bywa zwolniony z przymusu prowadzenia działalności gospodarczej. O cholera! Jeśli zostanie niezwłocznie zgłoszony do Urzędu Skarbowego. W takim wypadku zazwyczaj płaci się na bieżąco podatek 8,5% co miesiąc, którego major nie odprowadzał, nie płacił co miesiąc tych 8,5%, więc nie ma szans na uzyskanie takiej możliwości. Państwo polskie ostatnimi laty dokłada średnio 40 miliardów rocznie do ZUS-u, pomimo to, że wszyscy pracujący płacą wysokie składki ZUS. ZUS jest deficytowy. ZUS jest bezwzględny. ZUS nie odpuszcza. Jeśli jest możliwość zinterpretować kogoś, że ma do zapłacenia składki, to na pewno będzie musiał je zapłacić. Dodatkowo major nie dostanie PIT-u do wypełnienia pocztą, bo żadna firma go nie zatrudniała, a co za tym idzie, nie ma mu czego przesłać. Musi sam pójść do skarbówki, poprosić o PIT i wykazać swoje dochody oraz opisać skąd i z jakiego tytułu je ma. A jak urząd zobaczy, że przekroczył kwotę wolną, nie był zatrudniony, nie miał firmy, nie zgłosił wcześniej otrzymywanych przychodów, wezwie go do składania wyjaśnień i stwierdzi, że prowadził niezarejestrowaną działalność gospodarczą. No rany! I naprawdę nie będę tego po raz kolejny tłumaczył. Tłumaczyłem to w zeszłym filmiku. I jeżeli ktoś jeszcze raz po prostu będzie pisał bzdury, że major nie musi zakładać działalności i że to nie była działalność, to nie będę się wdawał z nim w dyskusję, bo jest to tak samo zasadne jak udowadnienie płaskoziemcy kulistości Ziemi. Widzę, że w tych tematach często pojawia się takie myślenie życzeniowe, że ktoś na szybko wpisuje coś w internecie, nie czyta do końca wszystkich związanych z tematem informacji i wkleja tylko jakąś ich część, która im pasuje do narracji, czyli tak jak było z donate'ami, które są przecież darowizną nieopodatkowaną, albo właśnie tutaj słynną niepotrzebą prowadzenia działalności gospodarczej przy wynajmie, i wrzuca to, bo mu akurat pasuje, a kolejne osoby po prostu scrollując, nie sprawdzając tego, ufając i widząc, że brzmi to sensownie i zapewne ma to jakieś odniesienie w prawie, powielają tą informację. Aby uniknąć takich błędów na przyszłość, gorąco polecam produkcję Syfana. Krótki film o prawdzie i fałszu, który wysłuchany z uwagą daje niesamowite wnioski i umiejętności. Naprawdę polecam. Michał P. Biorąc pod uwagę, jak bolą cię nieopodatkowane dochody majora i ile czasu poświęciłeś na te wyliczenia, nie zdziwiłbym się, gdybyś sam taki donos złożył. A nie bardzo mnie bolą dochody majora. Po co miałbym donieść na majora? Nawet gdybym miał się mścić, to czemu akurat na majorze? To Konon mnie wystawił. Mnie, nas. Lubię temat podatków i wiedziałem, że będzie on nośny, a major od dawna mówił publicznie, że musi się rozliczyć, ponieważ dostał już dawno informację, że ludzie na niego podnosili. Dane przeze mnie zebrane nie są żadną tajemnicą, bo każdy może je zobaczyć, są ogólnodostępne, a w ogóle 70% z tych lajtów, na których są wypisane dokładnie kwoty, znajduje się na jednym YouTube'owym kanale. W samej skarbówce te moje wyliczenia też byłyby w ogóle niepotrzebne, skoro bez problemu ona może dostać się do konta Wojtka i prześwietlić się od góry do dołu. A tam znajduje się wszystko, przecież kasę dostawał w przelewach, a nie w kopercie pod stołem. Reasumując, ja nie złożyłem na majora niczego i też nie zamierzam niczego w przyszłości składać. Nie widzę sensu i choćby z czystego lenistwa. Natomiast jeśli ktoś uważa,
że major jest bardzo poszkodowany, bo biedny chłopina ledwo sobie radzi. Raz w życiu mu się coś udało i aż serce się kraje, że musi z tego tytułu zapłacić podatek, to warto spojrzeć nieco wstecz. Otóż major zajmował się kradzieżami, włamaniami, przez co trafił do więzienia. Podczas odbywania kary wszyscy utrzymywali go właśnie z podatków. Przez wszystkie lata w pasiakach major był beneficjentem podatków zbieranych od wszystkich Polaków. Wszystkich. Nie tylko tych bogatych i klasy średniej, ale również tych Polaków, którzy ledwo wiążą koniec z końcem, ale mają godność i pracują na siebie, nierzadko w ciężkich zawodach, wcale nie dodających dumy i prestiżu. Major po zamieszkaniu na szkolnej, z której cyklicznie się wyprowadza, powtarzał Meksykanowi, że pracować nie będzie. Natomiast pobierał zasiłek, póki słynny mops nie odwrócił się za tony przesyłanych na szkolną paczek z pieniędzmi, jedzeniem, ubraniami. Zanim więc zapłaczecie nad losem biednego Wojtka, wstającego, aby w pocie czoła przygotować pyszne śniadanko i nagrać poranny filmik z jedzenia, wspomnijcie panią, która od lat wstaje o 6 rano, by pobierać 2 złote za wejście do toalety, w pocie czoła pracując na lepsze jutro dla siebie i swojej rodziny. Ona, by dostać 1664 złote do ręki, musi wykonać pracę za ponad 2700 złotych, by zarobić na podatek, dzięki któremu major dawniej miał pszne jedzonko, prąd i ciepło w więzieniu i korzystał z zasiłku mopsu tak długo, jak tylko się dało. Osobiście uważam, że skoro chłop znalazł sobie pracę, którą akceptuje i w jakiś sposób nawet lubi i daje mu to, widać, że daje mu to szczęście, popularność, powinien dorzucić się do systemu, z którego przez lata sam czerpał sporymi garściami. W ogóle niebywałe jest to, jak łatwo ludzie wyśmiewają beneficjentów 500+, uogólniając, że to jest sama patola i hołota, a jak łatwo krystalizują kogoś innego, tylko z tego powodu, że jest popularny. Tym optymistycznym akcentem kończymy na dzisiaj odcinek. Zachęcam do subskrypcji kanału z dzwoneczkiem i przypominam, że w razie pytań lub sugestii tematów filmów w opisie jest e-mail kontaktowy. Pozdrawiam. Szef sztabu. Hulgan Mirkoczatu, panie Krzysio, powiem panu kawał. Przychodzi major do okulisty. Okulista każe czytać litery z ekranu, a major do niego. Dobra, to ty czytaj, a ja będę kamerę trzymać. 3 złote. A, dziękuję. Za 3 złote.